wróćmy do działań Rady Miejskiej. To pytanie też odnosi się do poprzedniej kadencji. Dlaczego poprzednia Rada Miejska nie dokończyła uchwalania tej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy GPZ-u, w okolicy Pszoku? To jest ta alternatywna lokalizacja, w której inwestor planował też uruchomienie tej planowanej inwestycji. A w tamtej lokalizacji to oddalenie od najbliższych zabudowań jest jednak pięciokrotnie dalsze, czyli wynosi od jednego z zabudowań około 500 metrów w jedną stronę. Dlaczego może wtedy Rada Miasta nie dokończyła jednak tego? W poprzedniej kadencji to też, na wstępie chciałbym powiedzieć, w poprzedniej kadencji ja osobiście też nie byłem radnym i dlatego mogę się wypowiedzieć w tym temacie na podstawie informacji, które po prostu zostały mi przekazane. Rada Miejska nie uchwaliła kontynuacji, nie dokończyła działań dotyczących, działań planistycznych dotyczących tego terenu, o których pan redaktor wspomniał, z tego względu, że wsłuchała się w głos mieszkańców. Mieszkańcy składali do Rady Miasta w Pelplinie petycje, mieszkańcy składali swoje głosy. Jeśli się nie mylę, w jednej z petycji ponad 150 podpisów zostało zebranych przeciwko tejże lokalizacji. I na tej podstawie Rada Miasta, wsłuchując się w to, co chcieli uzyskać mieszkańcy, odstąpiła od kontynuacji prowadzonych działań odnośnie wprowadzenia w życie tych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skoro Rada Miejska wsłuchała się w głos mieszkańców, którzy, również mieszkańcy Pelplina, protestowali, tak to nazwę, lokalizację tą alternatywną, a z tego, co wspomina inwestor, czy wspominają inni uczestnicy spotkania, które było w Miejskim Ośrodku Kultury, inwestor bardzo jasno mówił, iż w przypadku, gdy nie uda mu się pozyskać tamtej działki na terenie alternatywnym, posiada tereny, które odpowiadają w 100% realizacji takiej inwestycji i są one położone przy obwodnicy Pelplina. W związku z tym, czy Rada, która wsłuchała się w głos mieszkańców, uniemożliwiła realizację tej inwestycji na tym terenie wokół Pszoku, wokół GPZ-u, w jakiś sposób nie przyczyniła się do tego, że ta inwestycja będzie jednak bliżej teraz Pelplina. Gdyby nawet procedura planistyczna została uchwalona, dokończona wbrew woli mieszkańców, wówczas inwestor miałby bardzo skrajnym wariancie, wówczas inwestor, czy jakikolwiek inny inwestor, miałby do wyboru dwie działki. No tak, bo żeby nie było, że się upieramy teraz przy tym jednym inwestorze, tak? Chodzi tak naprawdę o jakąkolwiek inwestycję w tym momencie, myślę. Dokładnie. No i w każdym razie w takiej sytuacji Rada Miejska po prostu postanowiła wsłuchać się w głos mieszkańców i dzięki temu w tym wypadku ten inwestor ma bądź co bądź jedną działkę do wyboru, a gdyby ten plan został przeprowadzony do końca, wówczas tak naprawdę, pomimo swoich deklaracji, bo to były deklaracje z jego strony, jak byłoby faktycznie, ja nie wiem, to by trzeba było naprawdę spytać inwestora, żeby on się w tym temacie zadeklarował. Czy według pana przewodniczącego istnieje jakiekolwiek przywiązanie inwestora do gminy, do mieszkańców Pelplina? Czy na terenie gminy zamieszkuje sam inwestor, czy jego rodzina? Oraz czy inwestor przyczynia się lub przyczyniał do ogólnego rozwoju gminy? To pytanie rozumiem też od mieszkańców. Tak, obydwa pytania są od mieszkańców. Zostały nadesłane do redakcji. Zdaje się, że osoba, która zadała to pytanie, nie do końca jest zaznajomiona, że tak powiem, z rynkiem pracy, z mieszkańcami właśnie miasta i gminy Pelplin, aczkolwiek myślę, że znamienita większość mieszkańców zna inwestora, który chciałby przeprowadzić swoje zamierzenie inwestycyjne. Ten inwestor od pradziada, jeśli się nie mylę, prowadzi zakład przetwórstwa mięsnego. Oczywiście w czasach, w latach komunistycznych ta działalność została w sposób daleko idący utrudniona, ale od początku lat 90. działalność przetwórstwa mięsnego została przez tego przedsiębiorcę reaktywowana i dlatego myślę, że na odpowiedź na pytanie, czy włącza się w życie tutaj lokalnej społeczności, trzeba powiedzieć, że pod kątem gospodarczym na pewno się włącza, bo już na przestrzeni kilkudziesięciu
10 lat, tak jak mówię, jeśli włączymy w to okres pradziadka inwestora, to można powiedzieć, że na przestrzeni kilkudziesięciu ładnych lat zapewnia miejsca pracy dla naszych mieszkańców, płaci podatki do kasy gminnej. Z tego co wiem, to też współfinansuje jeden z klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Pelplin. Także no, trzeba powiedzieć, że jest aktywnym zarówno społecznie, jak i gospodarczo podmiotem, który dba o rozwój naszej gminy. Przejdźmy do prognozowanych przychodów, które mogłyby wpłynąć do budżetu gminy Pelplin. Czy Rada Miejska posiada jakiekolwiek informacje właśnie związane z prognozowanym ewentualnie wpływem do budżetu? Rada Miejska tej kadencji, a przynajmniej ja, takich informacji nie otrzymałem. Mogę się znowuż posiłkować informacjami przekazanymi przez inwestora w trakcie spotkania u progu 2018 roku, gdzie to inwestor wspomniał, że planuje, że jego inwestycja ma mieć powierzchnię około 8000 metrów kwadratowych i do tego 2000 metrów kwadratowych przeznaczone pod oczyszczalnię, czyli łącznie około 10 tysięcy metrów kwadratowych zostanie zabudowane. Takie informacje ja usłyszałem. Mam nadzieję, że w tym zakresie podaję precyzyjne dane. Formalnie w posiadaniu tych danych jest no, na pewno inwestor i do niego by się trzeba było zwrócić o podanie jakichś precyzyjnych danych. I w związku z zadanym pytaniem, jakie wpływy będą, no, trzeba by przeliczyć obecną stawkę wynikającą z uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości i w przypadku stawek podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na chwilę obecną jest to 21,50 zł. Nie wiem, bo nie jestem specjalistą od wymiaru podatków, czy teren oczyszczalni jest traktowany jako budowla, bo wówczas stawka podatku też inaczej wygląda, jeśli się nie mylę, wynosi 2% od wartości budowli, jeśli taką oczyszczalnię potraktowalibyśmy jako budowlę. Ale mówię, tu nie jestem specjalistą od wymiaru podatków, także stawkę 21,50 zł po prostu trzeba by przeliczyć przez planowaną powierzchnię i wówczas byłby mniej więcej tak na ciepło, że tak powiem, wyliczona wartość, która by wpłynęła do kasy gminnej z tytułu podatku od nieruchomości. Wracając do prognozowanych przychodów związanych z ewentualną budową planowanej inwestycji, czy Rada Miejska tej kadencji posiada jakiekolwiek informacje o dokumencie, który inwestor przekazał poprzedniej Radzie Miasta w marcu 2018 roku, związanym właśnie z szacowaną prognozą wpływów do budżetu gminy w związku z planowaną inwestycją? Ja takiego dokumentu nie widziałem. Jeśli tak jest, to ja takiego nie widziałem. Okej. Okay. Wrócę do tego dokumentu, ale nie o bardziej szczegółowe rzeczy. Inwestor wskazuje, że roczny wpływ do budżetu gminy byłby na poziomie 3,5 miliona złotych. Pytanie do pana przewodniczącego. Co gmina może zrobić za 3,5 miliona złotych? Jakie inwestycje mogłaby wykonać? Przykładowo. Przykładowo, samodzielnie, gdyby to była na przykład droga gminna, mogłaby wybudować, zmodernizować drogę, która obecnie będzie modernizowana przez miejscowość Rożental. Przykładowo, taki przykład mniej więcej. Jaki to jest odcinek drogi? Żeby mieszkańcom zobrazować, powiedzmy, czy możemy za taką kwotę wyremontować, czy zmodernizować kilometr drogi w takim stanie, czy dwa, czy trzy? Tutaj trudno powiedzieć, bo każdorazowo wszystkie inwestycje są realizowane w oparciu o zamówienia publiczne, tam ceny i wahadła cen także są dosyć diametralne i różne, no ale no mniej więcej każdy musi sam sobie zobrazować, jaki to jest odcinek długości i też oczywiście zawsze skala modernizacji, bo cała infrastruktura podziemna, czy są chodniki, czy latarnie, czy ścieżka rowerowa i tak dalej, ale powiedzmy, że ta droga mniej więcej mogłaby się mieścić, że taka to jest skala, że tak powiem, problemu. Czy pan jako przewodniczący Rady Miasta zapoznał się z specyfikacją przygotowaną przez inwestora dotyczącą technologii,
która ma być zastosowana w planowanej inwestycji. Czy Rada Miejska posiada tego typu dokumenty na przykład? Ja się zapoznałem, znowuż muszę do tego wrócić, zapoznałem się w sposób, myślę, że na tyle dokładny, na ile potrafiłem, z informacjami przekazanymi mieszkańcom podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury na początku 2018 roku. I z tych informacji przedstawionych oczywiście przez inwestora, bo ja formalnie oficjalnych dokumentów nie widziałem, dotyczących prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej. Nie widziałem, bo nie mam takiego prawa, a gdybym widział, to bym naruszył to prawo. Dlatego ja tych dokumentów nie widziałem i mogę się opierać tylko na informacjach przekazanych formalnie mieszkańcom w Ośrodku Kultury w 2018 roku. I z tych informacji wynika, że zakład ma się opierać na kilku fundamentalnych częściach działalności. I wymieniając te części, jest to sekcja przyjęcia i wstępnego przetwarzania, sekcja finalnej obróbki, magazyn na mączki i tłuszcze, strefa odbioru gotowego produktu, zaplecze socjalne, oksydajzery, kotłownia parowa i oczyszczalnia. Mam nadzieję, że tutaj nie pominąłem żadnego elementu. Sekcja przyjęcia i wstępnego przetwarzania będzie się dzieliła na 4 podsekcje. Sekcję kości i głów wieprzowych, sekcję piór drobiowych, sekcja krwi zwierzęcej i sekcja odpadów drobiowych. Tak jak inwestor zapewnia, ten zakład ma być innowacyjny, przyjazny środowisku i nie powodować nadmiernych uciążliwości. I aby te uciążliwości były zminimalizowane, mają być zastosowane najnowocześniejsze technologie. Tak to przedstawia inwestor. I mają być zastosowane techniczne, regeneracyjne oksydajzery, gdzie jeśli mowa o jakimkolwiek spalaniu, to właśnie w tych oksydajzerach będą spalane, ale nie produkty poubojowe, tylko będą ewentualne zapachy spalane. W taki sposób, aby to, co się będzie wydostawać na zewnątrz zakładu, aby nie powodowało dolegliwości zapachowych. I to jest ta, moim zdaniem, bardzo ważna sprawa, ponieważ w przestrzeni publicznej bardzo dużo opinii krąży takich, a że będzie śmierdziało, a że będzie, że będą wielkie dolegliwości zapachowe, że nie tak to powinno być w dzisiejszych czasach. Jest przyrównywanie do zakładów podobnych, aczkolwiek technologicznie podejrzewam, że dużo bardziej mniej zaawansowanych niż to, co proponuje inwestor, jak sam to proponuje. Także ten termiczny oksydajzer powinien, zdaniem inwestora, unieszkodliwiać dolegliwości zapachowe i poza tym jeszcze z innowacji, które wymieniał inwestor, jest to technologia zminimalizowania zużycia gazu i energii elektrycznej oraz oczyszczalnia beztlenowo-tlenowa, która także w sposób oszczędny w stosunku do konwencjonalnej oczyszczalni byłaby po prostu oszczędną oczyszczalnią. I to są informacje, nie będę wchodził w szczegóły technologiczne, bo nie chcę czegoś powiedzieć, co nie jest prawdą, co w jakiś sposób mógłbym przekręcić. Tu myślę, że jest wielka rola inwestora, aby informować mieszkańców miasta i gminy Pelplin o swoich planach i o tym, jak ta inwestycja ma wyglądać. Bo naprawdę część mieszkańców twierdzi, że odpady będą zwożone otwartymi ciężarówkami na przykład. No właśnie, przejdźmy od razu do transportu, jak już pan przewodniczący zaczął. Czy pan posiada wiedzę, jakimi rodzajami transportu właśnie będzie dostarczany surowiec do tego zakładu? Inwestor w trakcie spotkania z mieszkańcami w Miejskim Ośrodku Kultury w 2018 roku powiedział, że transport będzie kołowy przede wszystkim. Transport kołowy w sensie samochodów ciężarowych i osobowych. Ktoś mógłby pomyśleć, że jakaś bocznica kolejowa, no o tym nic nie słyszałem, aczkolwiek w przestrzeni publicznej i coś takiego krążyło. Co jest z informacji nam przekazywanych, nie jest to prawda. Transport będzie opierał się na logistyce ciężarowej, tudzież sam aut, podejrzewam dużych aut dostawczych, ale w sensie osobowych.
kolejowych. Ten transport będzie miał się kształtować na poziomie, z tego co wiem, na poziomie około 40 ciężarówek dziennie, 40-45 ciężarówek dziennie i 60 samochodów tych mniejszych gabarytowo, czyli podejrzewam, że jakieś duże formy busów czy tego rodzaju samochody. Te informacje były przekazane mieszkańcom. I też, co znamienne, co istotne, inwestor zapewnia, że nawet ewentualny postój tych ciężarówek, które przyjeżdżają do zakładu produkcyjnego, będzie ten postój odbywał się na terenie tego zakładu produkcyjnego, ponieważ też pojawiają się liczne informacje dotyczące podobnego zakładu działającego właściwie nie opodal Pelplina, tylko po drugiej stronie Wisły, gdzie ten transport czeka na drogach, jeśli się nie mylę, publicznych czy ogólnodostępnych. Inwestor zapewnia, że w przypadku jego zakładu wszystkie samochody będą zaparkowane na terenie jego zakładu, co myślę jest istotną informacją, że droga na Klonówkę nie będzie blokowana przez ciężki transport kołowy. I też to, co inwestor podkreślał, wszelki zrzut transportu materiału, który będzie przyjeżdżał do zakładu, będzie się odbywał w hali, w zamkniętej hali i bezpośrednio do, nie wiem jak to określić, silosów, które też będą zamykane. Ten zrzut będzie bezpośredni w zamkniętej hali, bo też pojawiały się liczne informacje dotyczące tego, że te produkty będą składowane gdzieś na otwartej przestrzeni, że no i wówczas to będzie nieładnie pachnieć. Inwestor zapewnia, że tak nie będzie, że wszystko będzie w sposób szczelny, nie wiem czy mogę użyć tego słowa, hermetyczny, zabezpieczone. I co więcej, inwestor zapewnia, że po opuszczeniu tej hali, gdzie będzie zrzucany materiał, każdy tir będzie przez pracownika, każda ciężarówka czy auto będzie dokładnie myte przez pracownika zatrudnionego w tymże zakładzie. Czy ta ilość tych samochodów ciężarowych i osobowych, skrócę do takiej ilości 100 samochodów, czy taką ilość możemy nazwać wzmożonym ruchem samochodowym na terenie obwodnicy Pelplina? Jeżeli mówimy o 100 samochodach, tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli mówimy o 100 samochodach, no to podzielmy przez 24 godziny na dobę. W przeciągu godziny ruch samochodowy wzrośnie o 4 auta, no już niezależnie czy to klasy ciężarowej, czy dużego busa, czy chłodni, 4 jednostki samochodowe więcej na godzinę. No tak to wynika z bardzo prostego i pobieżnego przeliczenia. Zakład z tego co wiem ma funkcjonować w trybie trzyzmianowym, także ten transport podejrzewam, że będzie się odbywał przez całą dobę, także ten przelicznik by wynosił wówczas 4 auta więcej niż mamy dotychczas. Czy są jakieś informacje, czy Rada posiada jakieś informacje związane na przykład z obecną ilością samochodów, które korzystają z obwodnicy Pelplina? Mi takie, ani myślę Radzie obecnej, takie informacje nie były przekazywane. Ta droga też, pamiętajmy, nie jest drogą gminną. Nie jest to pod naszą, że tak powiem, nieprecyzyjnie się wyrażę, ale nie jest to nasza jurysdykcja ta droga. Ta droga nie podlega pod gminę. A czy gmina na przykład, jeżeli chodzi o remontowanie takiej drogi, czy gmina jest zobowiązana do partycypowania w kosztach, jeżeli zarządca drogi stwierdzi, że ta droga wymaga remontu, bo już są takie ubytki, no, że trzeba przeprowadzić ten remont. Czy gmina musi się włączyć do takiej inwestycji? Tak samo gmina się włącza w remont drogi powiatowej, chociażby w Rożentalu. Także może, oczywiście, jeśli jest taka wola. Tylko ta obwodnica, nie wiem, to jest, ja się wypowiadam nie jako specjalista, tu by się oczywiście specjalista, jakiś rzeczoznawca drogowy by musiał się wypowiedzieć z zakresu budownictwa, czy wzmożenie ruchu o 4 jednostki samochodowe, czy jest w stanie w jakikolwiek zniszczyć drogę tej klasy. Pamiętajmy, że jest to obwodnica, to nie jest droga lokalna, także mniemam, że podłoże tej drogi jest skonstruowane w sposób stabilny, no i wzmożenie ruchu samochodowego rzędu nawet powiedzmy 5 jednostek w przeciągu godziny, no wątpię, że mogłoby negatywnie oddziaływać na stan tej drogi. Ale tu oczywiście
wypowiadam się w tym temacie jako laik, tu specjalista naprawdę by musiał się wypowiedzieć, żeby uzyskać formalnie, poprawnie wiążącą odpowiedź. Wróćmy wtedy do tematu związanych z panem przewodniczącym, czyli z Radą Miasta. Jakie działania planuje i w ogóle jakie działania może wykonać Rada Miejska w związku z planowaną inwestycją, o której rozmawiamy? Czy są jakiegokolwiek typu działania, które teraz Rada Miejska może podjąć? Musimy podzielić to pytanie na dwie części. Odnośnie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej, bo o tym teraz, z tym jest teraz powiedzmy w cudzysłowie problem, odnośnie tego tematu Rada Miasta nie ma żadnych kompetencji, nie ma żadnego umocowania prawnego, żeby zrobić cokolwiek. Prowadzenie postępowania administracyjne w tym temacie prowadzi tylko i wyłącznie burmistrz miasta i gminy Pelplin. Gdyby burmistrz udostępnił nam jakiekolwiek dokumenty, złamałby prawo. Gdybyśmy my mieli dostęp do tych dokumentów, także byśmy działali niezgodnie z literą prawa, ponieważ postępowanie czy procedura administracyjna ma to do siebie, że można robić tylko to, na co zezwala prawo. Radzie Miejskiej, przewodniczącemu, żadnemu radnemu prawo nie zezwala na wgląd do akt sprawy, jeśli nie jest się stroną, nie zezwala na prowadzenie postępowania, nie zezwala na oddziaływanie jakimkolwiek wpływem na organ, który jest niezależny. Dlatego w tym temacie decyzji środowiskowej Rada Miejska nie może zrobić nic. Drugi temat, i myślę, że pan redaktor do tego dąży, pojawił się w przestrzeni publicznej pomysł zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten pomysł krąży w przestrzeni publicznej, ale w nawiązaniu do tego, co mówiłem kilkanaście minut temu. Po pierwsze, procedura zmiany planu nie jest czynnością, którą można wykonać w przeciągu jednej sesji Rady Miejskiej. Trwać to po prostu musi długi okres czasu. Jest to po prostu procedura bardzo czasochłonna. I to jest jeden aspekt tego problemu, żeby zmienić tu i teraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podczas komisji Rady Miejskiej przed 11 sesją Rady Miejskiej, tutaj pan burmistrz się wypowiadał na forum Rady Miejskiej, że w przypadku takiej zmiany planu groziłaby po prostu odpowiedzialność z tytułu odszkodowawczej wobec inwestora za takie zachowanie. Wyobraźmy sobie, że inwestycja jest warta, jeśli się nie mylę, dofinansowanie 78 milionów złotych. Inwestor tu mówi o pożyczce, nawet nie o dofinansowaniu. Jest to więcej niż budżet miasta i gminy Pelplin, więc w przypadku, gdyby faktycznie doszło do sytuacji odszkodowawczej, byłaby to dramatyczna sytuacja dla gminy Pelplin. To po drugie. I po trzecie, wprowadzenie takich zmian prowadziłoby katastrofę gospodarczą. To powiedzmy sobie otwarcie, to byłaby katastrofa na przyszłość pod kątem inwestycyjnym dla miasta i gminy Pelplin. Żaden rozsądny inwestor, gdyby się dowiedział, że Rada Miejska wprowadza zmiany miejscowego planu podczas już procedowania danej inwestycji, żaden inwestor, gdyby o tym usłyszał, nawet nie spojrzałby na tereny, na terenie miasta i gminy Pelplin. Dlatego tym działaniem byśmy się, to byłaby zagłada gospodarcza dla miasta i gminy Pelplin na, ja szacuję, na co najmniej 10 lat. I tak by to wyglądało. Dlatego te propozycje, które padają, moim zdaniem są natury wręcz populistycznej. W ten sposób na pewno tej sprawy nie powinno się załatwić. Ponieważ to jest katastrofa, tak jak pan burmistrz mówi, odnośnie odszkodowawczej natury. I to, co ja podkreślam, żaden inwestor, to jest gmina Pelplin miałaby w tym temacie no, tragiczne położenie, tragiczną sytuację. Prawdopodobnie by to tak wyglądało. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że ta rozmowa uzmysłowiła mieszkańcom, jaka jest faktycznie procedura, co może Rada Miejska, a czego nie może, jakie są podstawy prawne, jakie jest tempo prac Rady Miejskiej i to
pozwoli uzyskać klarowną i przejrzystą informację wbrew temu, co no niestety w ostatnich tygodniach na forach internetowych, na profilach społecznościowych jest udostępniane i publikowane. Nie wszystko to jest, co tam się mówi, prawdą i mam nadzieję, że właśnie takie spotkania dzięki m.in. portalowi Kociewie Online, że takie spotkania pozwolą wyjaśnić w sposób merytoryczny i precyzyjny te budzące wiele kontrowersji zagadnienia. Póki co pozwólmy pracować panu burmistrzowi, żeby mógł procedować to, co do niego należy. Wierzę, że głos społeczeństwa Pelplina, głos społeczeństwa miasta i gminy Pelplin będzie także w tym wszystkim uwzględniony.